Cześć wszystkim! Znowu Power 7. Przeciąg Factorio na modach Angels Bobsowych wersji 1.6. Jeszcze. Dobra. Dzisiaj się zajmiemy Wolframem, ponieważ dokończyłem już jego całkowitą produkcję. Więc przejdźmy po kolei, co tu się dzieje. To już standardowo było. Najpierw przetwarzamy, potem paletujemy. Potem musimy dodać Amon. Amon już wcześniej wytwarzaliśmy do czegoś. To jest chyba po prostu połączenie, tak, wodoru oraz azotu. On tam nam był potrzebny do rzeczy potrzebnych do czegoś innego. Dobra. W każdym razie będzie on nam również potrzebny później do paliwa rakietowego. Ale na razie tutaj po prostu trzeba było przyciągnąć rurę, załadować go na pociąg i dostarczać. I tutaj jest taki proces, w którym łączymy spaletowany wolfram z amonem i otrzymujemy tlenek wolframu, który potem musimy przetworzyć z kwasem wodoro-chlorowym, tak? To też trzeba było dostarczyć z bazy. No i dostajemy tungsten hexafluoride gas, czyli gaz wodorofluorowy wolframu. Dobra. Dostajemy ten gaz. Potem już go później ładujemy po prostu do pieca i otrzymujemy sproszkowany wolfram. Dobra, i teraz my chcemy z nim robić trzy rzeczy. Po pierwsze, chcemy go mieszać. Mamy dwie opcje. Możemy go mieszać z niklem, albo możemy go mieszać z kobaltem. Oczywiście wolimy go mieszać z niklem, ponieważ nikiel jest tańszy do wytworzenia. Więc go sobie z nim mieszamy i otrzymujemy mieszankę wolframową. I to już mieszankę ładujemy do takiego specjalnego pieca. Sintering oven. Ja tam już jak się to wyłączyło. I otrzymujemy nasze płytki wolframowe. Jej! Dobra, to jest pierwsza rzecz. Chcemy jeszcze z wolframu mieć jednak dwie dodatkowe rzeczy. Jedną z nich jest miedź wolfram. Stop miedziowo-wolframowy. To nie jest zbyt trudne do robienia. Musieliśmy sobie tutaj tylko rozpakowywać, ciąć miedź na kawałki, bo w hucie mieliśmy tylko spaletowaną miedź, czyli zarkuszowaną. Więc ciniemy ją sobie na kawałki i potem bierzemy płytki miedziowe z proszkiem wolframowym, wytapiamy w piecu i otrzymujemy stop miedziowo-wolframowy. Jej, druga rzecz. Dobra, teraz trzecia rzecz to jest węgla, tak, węglano wolfram, stop, węglano wolframowy. To działa głównie tak samo jak wcześniej, tylko że zamiast miedzi ładujemy karbon. Dobra, i mamy tą trzecią rzecz wolframową, którą nas obchodziła. Dobra, potem to wszystko oczywiście leci do trzech różnych pociągów i do bazy. I co z tym możemy robić? Zaraz pokażę. Przede wszystkim możemy robić wszystkie te rzeczy, których wcześniej nie mogliśmy robić z przetwarzania. Na przykład powder mixer Mark 4, czy na przykład... Gdzie to jest? Tak, wytapialnia skręcająca. To wymagało wolframowych zębatek. Ale przede wszystkim, jeżeli może zauważyliście, możemy zrobić sobie naszą zbroję ironmanową. Ona wymagała właśnie tego miedzia, stopu miedziano-wolframowego. Więc voila, co sobie zrobiłem. I możemy również zrobić czołg Mark 3. On potrzebował tej drugiej rzeczy, tej węglanu wolframu. W sumie zobaczmy, co jeszcze z tego możemy zrobić. Okej, okay, te piece zaawansowane. Fajnie. Heat exchanger. Okej, okay, to się przyda, kiedy w końcu będziemy chcieli atom zrobić. Co z ciebie możemy jeszcze zrobić? Assembling Machine 6, ok.
Tego jeszcze nie dążyliśmy. Lepsze koparki, wagony, artylerię. No, dużo rzeczy. Heat shielding tile. Czy to jest potrzebne do... To jest chyba potrzebne do rakiety. Ciekawe. Dobra. Nieważne, nie przypominam sobie, żebyśmy wcześniej potrzebowali czegoś z Wolframu do rakiety, ale teraz może potrzebujemy. Dobra. W międzyczasie, jak tam widzieliście, przetwarzanie Wolframu wymagało kwasu wodorofluorowego. I okazało się, że zaczęliśmy mieć spore problemy w bazie z tym kwasem. Głównie dlatego, że jak ruszyła bardziej jego produkcja, to na początku zaczęło nam brakować kwasu siarkowego, który jest potrzebny do produkcji tego kwasu. Więc zabawiłem się w coś takiego jak przetwarzanie gazu kwasowego, czy tam acid gas. Uzyskujemy go póki co głównie z rafinacji gazów. Uzyskiwaliśmy ten acid gas. Wcześniej ładowaliśmy go do komina. Teraz po prostu go sobie przenoszę. Oraz uzyskujemy jeszcze tutaj, z tego procesu filtrowania powietrza, w którym uzyskujemy ten ściek siarkowy. To wymaga filtrów. Potem te zużyte filtry, jak sobie czyścimy, to uzyskujemy również ten acid gas. I co ciekawego możemy z nim zrobić? Kiedy dodamy do niego katalizator, możemy otrzymać tak kwas wodorofluorowy, więc fajnie, ponieważ sporo go potrzebowaliśmy. Tlenek, czy raczej dwutlenek węgla. Chyba łatwiej będzie tak pokazać. Tak. Dwutlenek węgla, którego nie potrzebujemy, i ładujemy do komina. Oraz Hydrogen sulfide gas, czyli wodorek siarki, gaz. Jak sobie go dodamy do tlenu, ten wodorek siarki, to odzyskujemy zwykłą siarkę, która przydaje nam się również do produkcji siarki, której wtedy nam brakowało. Więc taka była moja główna chęć, że zajmiemy się przetwarzaniem tego acid gazu, żeby mieć trochę więcej siarki. Ponadto, kiedy ruszyła nam produkcja tego gazu, to jeszcze zaczęło nam brakować fluorytu. O tym za chwilę. Zająłem się też przetwarzaniem tego czegoś. Czekajcie. To jest wapień siarki. W każdym razie tak, zużywamy dużo kwasu siarkowego i otrzymujemy wapień siarki. I okazuje się, że to również możemy przetwarzać. Do tej pory nie robiliśmy tego, tylko zalegało w magazynach. Teraz uruchomiłem tego przetwarzanie. To jest bardzo proste. Dodajemy wodę oczyszczoną i otrzymujemy tlenek siarki oraz lime, czyli jakiś tam piasek. Piasku się pozbywamy, a tlenek siarki ładujemy do zbiornika, z którego potem wytwarzamy kwas siarkowy. Jej! Więc tak, mamy dużo lepsze sposoby, teraz dużo więcej sposobów otrzymywania kwasu siarkowego. To się w sumie przydaje, bo okresowo czasami nam jeszcze go brakuje. Ta jeszcze. Nawet w tym momencie jeszcze trochę, znaczy mamy pełen zapas kwasu siarkowego, ale na przykład tlenku siarki jeszcze nie. Dobra. Ojej, czego wam brakuje? Tlenu wam brakuje. Okej, to czekajcie, waliam jeszcze parę tych. Dobra. Okej, tego się nie spodziewałem. Dobra, w każdym razie zaczęło nam również brakować w pewnym momencie fluorytu.
Obecne nasze źródło fluorytu to jest sortownia, gdzie bierzemy ściek fluorytowy i przetwarzaliśmy go na właśnie na fluoryt i potem z niego na kwas wodorofluorowy. W każdym razie to zaczęło nie wystarczać, więc dodałem do sortowni również wytwarzanie fluorytu. To nie jest skomplikowane, tylko wymaga dwóch chunków. Starity chunks, czyli tam z pierwszego jakby przetwarzania, oraz rubid, no i kryształowy katalizm. Trochę wadą jest to, że trochę mało się go tworzy, bo tylko dwa w ciągu jednej sekundy. Innych rzeczy tworzą się cztery w ciągu jednej sekundy, więc on się dosyć wolno produkuje. Ale aż tak z zatrważających ilości go nie potrzebujemy. Mógłbym, powiedzmy, ciebie wyłączyć przez jakiś czas, pewnie. Dobra, no i to nam uzupełniło braki fluorytu. Więc póki co wszystko działa. No i dobra. Poza tym jeszcze uruchomiłem produkcję logistyki czwartego i piątego poziomu. Widzicie, ona dosyć długo się robi, bo nasz, jakby to mówić, proces konstrukcji nie jest jeszcze w pełni zoptymalizowany. Ta, to już od jakiegoś czasu się robi, więc będą one sobie tu leżały, ale nie planuję póki co ich używać. Chyba że będą jakieś konkretne sytuacje, w których bym ich potrzebował. Ale póki co nadal jako standardowych zamierzam używać trzeciego poziomu. No to nam też trochę pozwoliło pchnąć zużycie bazowego oleju mineralnego, ponieważ zabrakło nam tutaj paliwa stałego. Paliwem stałym między innymi tutaj piece opalamy do krakowania rzeczy. Więc jak zabrakło tutaj piecy, to nam produkcja plastiku stanęła. No. Ale teraz jak właśnie uruchomię, to troszkę więcej bazowego oleju się zużywa i troszkę ruszyła produkcja nafty i oleju. Więc na razie nie mamy problemu z paliwem stałym. Okej. Dobra, to w sumie na razie tyle. A może jeszcze w sumie pokażę, z czego to się robi. Generalnie, tak jak w poprzednich poziomach, wymagamy poprzedniego poziomu zawsze. Czyli czwórki wymagają trójek, piątki wymagają czwórek. Tylko teraz zamiast dużej ilości żelaznych zębatek potrzebujemy tutaj na czwartym poziomie tytanowe zębatki oraz łożyska. A tutaj potrzebujemy nitolowych zębatek oraz łożyska. One są tam importowane z tej fabryki różnych rzeczy. Więc troszkę mają drogi do przybycia, ale co tam. Dają radę robociki. No i dobra. W sumie w najbliższych rzeczach jeszcze do zrobienia to mamy dwie rzeczy. Jeszcze roboty musimy zrobić, Mark 4. I musimy. Byłoby fajnie. I zacząć powoli wszystko wymieniać na te roboty Mark 4. No i jeszcze moglibyśmy też zacząć eksperymentować z tymi robotami Mark 4 niewymagającymi zasilania. To by było ciekawe. No z takich jeszcze rzeczy fajnie byłoby pozbyć się w końcu już pozostałości tego mainbasa. No i w sumie wtedy już by chyba było wszystko, co mogliśmy osiągnąć w tych modach. Z takich rzeczy, których w sumie nie osiągnęliśmy, to jeszcze są te rakiety i różne rodzaje amunicji, z których w sumie nie mam potrzeby za bardzo korzystać. A dlaczego, to w sumie za chwilę zobaczycie. Dobra. Tak jak już mówiłem, zrobiłem sobie zbroję Ironmana. To mi dało dużo więcej miejsca niż kiedykolwiek bym potrzebował, z którym nie wiedziałem, co za bardzo zrobić.
więc ładowałem 3 dodatkowe reaktory, 4 dodatkowe baterie, troszkę więcej dodatkowych działek oraz 3 dodatkowe tarcze, a jeszcze 2 dodatkowe roboporty. I każda tarcza to 2400 bodajże punktów życia, więc takimi tarczami jesteśmy, no myślę, że dosłownie nieśmiertelni. No cóż, i zupgrade'owałem również czołg. Czołg nie dostał aż tak dużo miejsca, więc władowałem mu do 3 dodatkowe działka, jedno dodatkowy reaktor fuzyjny, no i dodatkową tarczę. Szkoda, że trochę tak mało ma miejsca. A właśnie, jeszcze to czołg Mark III dostał działo laserowe, które zadaje całkiem spore obrażenia. Ile mój? 150 plus 180 damage bonus plus 100%. No okej, no więc ma duże obrażenia. Jak tam z zasięgiem w sumie? Range 25. Niewiele większy. Dobra. W każdym razie zabawmy się. Mamy tutaj dwa szczepy, które... czy nawet trzy, które żyją na krawędzi naszego zanieczyszczenia, więc trzeba się nimi zająć. Dobra, wiecie co, no... w sumie z tego ilością działów laserowych to już w sumie tak za bardzo nie potrzebuję nawet korzystać z artylerii. A to i to dlatego. Nasza ilość autośmierci jest, myślę, że dosyć zadowalająca. Nie muszę nic naciskać, żeby wszystko ginęło. Po prostu jadę powoli w kierunku, gdzie znajdują się przeciwnicy. I wszystko ginie. Tego mi brakowało w Vanilli Factorio. To jest piękne. Dobra. To jeszcze na południu. Parę tych zostało. Może się do nich przejedziemy. Tutaj coś pominąłem. Ani jednego punktu życia nie straciłem. Wszystko tarczę zaabsorbowała. A właśnie, i to jest jeszcze najfajniejsze to, że w sumie nawet nie muszę być w czołgu, żeby to robić. Mogę sobie wyjść i robić to nawet na piechotę. Bajtery nie są nawet w stanie przebić się przez moją tarczę, przez mój pancerz. Ponieważ nasz pancerz ma 20 punktów absorpcji każdego typu obrażeń oraz 50% redukcji tego, co pozostanie. Jak to się ma do zwykłego pancerza? Zwykły pancerz miał... no, w sumie dużo miał na explosion. Nawet większą niż nasza obecna. Okej, to ciekawe. W każdym razie, gdyby nawet jakieś obrażenia przebiły się przez nasz pancerz, to dalej mamy jeszcze ponad 8000 punktów... A, nie kasujcie tego. Ponad 8000 punktów tarczy, przez które już na pewno nie są w stanie się przebić. Więc no... więc tak, więc jest fajnie. To jest końcówka gry, nic nas nie jest w stanie zabić. Długo pracowaliśmy na to, więc... myślę, że czas się teraz rozkoszować efektami naszego postępu. Nawet nie muszę używać naszego nowego działa laserowego. Po co to komu? Czy tak oni wystarczająco dużo laserów? To widać, że nasze działa laserowe ma inny kolor. Jest fajnie, więc możemy go rozpoznać od innych laserów, które się tłoczą koło nas. No dobra. To w sumie tyle, co miałem do pokazania w tym odcinku. Myślę, że w następnym odcinku już zaczniemy pracować nad fabryką rakiet. Zamierzam to jakoś lepiej zrobić niż w ostatniej serii z Bobs modów, żeby dało się to jakby troszkę lepiej skalować. No i w sumie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej,
Ale póki co to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. A, roboty.